ostatni odcinek naszego magazynu poświęcony był tematowi modlitwy. Czym ona jest? W Wielkim Poście wiele mówi się o tych trzech środkach przybliżania się do Pana Boga. Jest post, modlitwa i jałmużna. Tak się zastanawiam nad tym, jak w tym rozbieganym świecie, gdzie tyle jest różnych spraw, gdzie tyle się dzieje, każdy goni za kimś, jak wyjść na pustynię, czyli jak przeżywać post i czym on jest. Bo post to przecież też rezygnacja z czegoś, ale to też takie bycie z sobą samym. Odrzucenie tego, co zewnętrzne, żeby zajrzeć w swój środek. Dzisiaj wielu młodych ludzi możemy zobaczyć, kiedy chodzą ulicami i słuchają muzyki, MP3, MP4 i różnego rodzaju inny sprzęt. Trudno jest chyba wtedy też zajrzeć w siebie. Szukamy też aktywności zewnętrznej. Nie jest tak, jak było to kiedyś, że w czasie Wielkiego Postu nie organizowało się jakichś wielkich imprez, jakichś wielkich koncertów. Ludzie bardziej skupiali się na sobie. Dzisiejszy odcinek magazynu katolickiego poświęcimy tematowi postu jako sposobu przybliżania się do Pana Boga, niekoniecznie tylko jako okresu w roku liturgicznym i także tematowi jałmużny. Pomogą nam zrozumieć, a może my spróbujemy zrozumieć młodych ludzi. Dzisiaj jak oni postrzegają post, jak widzą swoją rolę jako chrześcijanie, młodzi chrześcijanie, szukający też dróg w swoim życiu, jak widzą drogę pomocy komuś innemu. To dzisiaj w naszym odcinku Włocławskiego Magazynu Katolickiego, do obejrzenia którego bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Na spotkanie zaprosiłem dzisiaj grupę młodych ludzi. Muszę się przyznać Państwu, że mam w sobie jakiś taki dziwny niepokój i obawę, jak oni zareagują na to, w jaki sposób ich przyjmuję u siebie. Bo stół, jak Państwo widzą, nie jest zastawiony tak obficie, jak wtedy, kiedy przyjmujemy gości, jak chcemy, żeby dobrze się czuli, żebyśmy dobrze się z nimi bawili. Jest tylko chleb suchy, jest woda, jest Pismo Święte, są świece. Nie wiem, jak młody człowiek zareaguje na stół zastawiony postem. Bo ja tak bym nazwał tę uroczystość, tę kolację. Stół postem zastawiony. Ale spróbujmy. Chciałbym mapę i czas w przybliżeniu choć raz mieć podany. Tymczasem drogi tej znów niczym ostatni bój w pobute dany. Proszę bardzo, młodzież, niech młodzież zajmuje. Ja usiądę na tamtym miejscu, także te tutaj. No i syn. Marcin, możesz usiąść tu na szczycie, nie? Usiądź sobie tu na szczycie. Ja tam, Michał, usiądę na szczycie, a wy tam, nie? Z tamtej strony, nie? Siadajcie. No, szykuje się nam całkiem fajna impreza. No zobaczcie, tak zastawiłem ten stół nie dlatego, że jestem jakoś tam skąpy, może nie aż tak skąpy, żeby tylko to kierowało mną przy zastawianiu tego stołu. Dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać, to znaczy nie tylko ja sam, ale też i nasi telewidzowie, bo jak widzicie, jest z nami dzisiaj telewizja Kujawy. Na temat tego, w jaki sposób my w ogóle mamy dbać o piękno naszego serca, o piękno naszej duszy. W życiu dróg wiele jest, którą wybrać, jak iść, nie wiemy. Każdej z nich inny cel, inna trudność i sens. Czy dojdziemy? A Bóg map nie rozdaje, Bóg map nie rozdaje. Nie wiesz, dokąd iść. A Bóg czasu nie mierzy, Bóg czasu nie mierzy. Nie wiesz, czy ci wystarczy sił. Lubimy o siebie dbać. Kobiety, mężczyźni, osoby świeckie i duchowne. Na przestrzeni całego roku zwracamy uwagę na to, jak wyglądamy zewnętrznie. Wtedy czujemy się też lepiej i psychicznie,
i w ogóle nasze samopoczucie jest fajniejsze. Ale w Wielkim Poście chodzi też o pielęgnację nie tylko tego, co zewnętrzne, a może przede wszystkim o pielęgnację czegoś innego, o pielęgnację ducha. Jak z tym jest? Jak się o to troszczymy? I jakie efekty tej naszej pielęgnacji i troski o sprawy ducha są? Fizycznie może całkiem nieźle, ale jak z duchem? No to słuchajcie, to w jaki sposób według Was możemy dzisiaj troszczyć się o to, żebyśmy byli piękni nie tylko zewnętrznie, bo to się troszczymy i chyba całkiem w miarę nam to wychodzi, ale przede wszystkim w sercu. Co możemy robić, żeby jakoś tam wewnętrznie się podobać sobie samym, przede wszystkim Panu Bogu, no i drugiemu człowiekowi? Wy jesteście wolni w głosie, jesteście też mądrzejsi ode mnie, więc dużo możecie powiedzieć. Przemek, co ty myślisz może? No na pewno tutaj też ważną kwestią, jeżeli chodzi o relacje, wasze wielkie poście między mną a Panem Bogiem, na pewno jest modlitwa. Ktoś też powiedział, modlitwa jest taką właśnie rozmową, właśnie nie takim monologiem, a dialogiem z Panem Bogiem. Dlatego też tutaj poprzez modlitwę na pewno możemy głębiej zajrzeć w swoją duszę, w sferę swego ducha i na pewno też wiele rzeczy możemy zobaczyć, jakie są złe i co jest na pewno też do naprawienia, do jakiejś też pracy nad sobą, ale też co jest na pewno też dobre i co możemy uświęcać poprzez pracę nad sobą. To jest, ja to tak nazwałem sobie tak prywatnie po mojemu, że to jest stół zastawiony postem. Kościół obok modlitwy jako środek do zbliżania się do Pana Boga w Wielkim Poście mówi też o samym poście, jako praktyce. Jak wy rozumiecie post? Nie mówię o okresie liturgicznym, ale o poście, post. Jak to słowo w ogóle rozumiecie? No to post może jest jakieś takie odpuszczenie sobie czegoś, żeby zrozumieć, dlaczego to robimy, a nie dlaczego zawsze musimy... No nie wiem. Ale odpuszczenie właśnie co? W znaczeniu rzeczy czy sytuacji, które co? Są dla nas obojętne, czy... No bo można sobie odpuścić, nie? Sobie odpuszczamy, a odpuszczam, to jest tam dla mnie nieistotne, nie? No. W poście odpuszczenie czego chodzi coś, właśnie? Czego właśnie mamy z nadmiarem, żeby później zobaczyć, że mamy tego aż za dużo i że później dostrzec, że czegoś nam brakuje. No Kościół mówi o wartości postu, nawet gdzieś tam jakiś tam pisarz chrześcijański powiedział kiedyś, że post jest właśnie... Przemek mówił o modlitwie, że post jest modlitwą ciała. Ksiądz Marcin też jest młody, jest młodym kapłanem, neopresbiterem. Wie wiele teoretycznie, ale tak od strony praktycznej, jak ksiądz Marcin podchodzi do praktyki postu? Z pewnością przez lata mojego życia, od dzieciństwa, to rozumienie postu, doświadczenie postu w sposób taki naturalny zmieniało się, ponieważ pamiętam, jak w okresie mojego dzieciństwa gdzieś tam pani katechetka mówiła nam o różnych postanowieniach na katechezie, żebyśmy je podejmowali, mniejsze, większe, żebyśmy także jałmużnę wielkopostną składali do puszek kartonowych na pomoc uboższym od siebie. Z czasem jednak, szczególnie dzięki formacji seminaryjnej, jakoś tak zrozumiałem, Pan Bóg mi to pokazał, że post to przede wszystkim nie nasz wysiłek, ale przede wszystkim solidarność z Chrystusem, który za nas cierpi, który za nas oddaje życie, bo On nie dyskutował, kiedy za nas brał krzyż z wielkiej miłości do mnie, do każdej, do... Czyli w czym ta solidarność ma się wyrażać? Solidarność, że skoro Chrystus wziął za nas krzyż, to i ja mogę czegoś ująć sobie, bo On odmówił sobie wszystkiego po prostu. Aha, czyli kwestia ujmowania właśnie, bo to też jest istotne. Zobaczcie, że my często dzisiaj ktoś tam mi mówi, a ja w Wielkim Poście nie jem słodyczy, bo i tak w ogóle mało jadam, nie? No, a to łatwo jest zrezygnować, nie? Z czegoś takiego. Zobaczcie, bo wy jesteście też ludźmi, którzy się uczą, którzy jesteście wśród waszych rówieśników w szkołach gdzieś tam. Powiedzcie mi, bo ja z niepokojem też gdzieś tam, jak słyszę, mówię, czy w środkach masowego przekazu, dzisiaj nawet słyszałem w radiu, że w najbliższy piątek gdzieś tam jest jakaś impreza organizowana, taneczna, będziesz się bawił świetnie. Pewnie, że nikogo do postu się nie zmusza, ale powiedzcie mi, jak wy, jak wasi też i rówieśnicy, czy ogranicza się rzeczywiście uczestnictwo w imprezach, w uroczystościach tego typu, jakieś o charakterze rozrywkowym w Wielkim Poście, czy to się odbywa? Bo no, ja w tym nie uczestniczę. No, jestem księdzem, zresztą też nie jestem i w waszym wieku, troszeczkę jestem starszy, ale powiedzcie mi, jak wasi rówieśnicy patrzą na post? Bo to też jest ważne, nie, żebyśmy nie tylko teoretycznie rozmawiali, my, którzy tutaj się, bo wy jesteście ludźmi, którzy jednak myślą troszkę o swojej wierze, ale też jest obok nas dużo różnych ludzi.
Czy trudno jest zobaczyć dzisiaj, że ludzie poszczą? Ludzie w waszym wieku, ludzie młodzi, czy jakoś to się dostrzega? Czy się przebija to? Patryk? No, jeśli chodzi o dzisiejszą młodzież, no to wiadomo, że jest ciężko, jeśli chodzi o post, zobaczyć w poście, tak odpuścić sobie jakąś zabawę, czy pójść na jakąś imprezę. Wiadomo, że to no, dla ludzi jest jak powszednia. Co sobotę chodzą na imprezę i co sobotę... To co, to oni nie wiedzą o tym, że post, bo zobaczcie, przecież to jest też jedno z przykazań, które mówi o tym, żeby nie uczestniczyć w uroczystościach w okresach pokutnych, a to jest okres pokutny, czyli problem jest gdzie? Nas, nauczających ludzi Kościoła, że my mało o tym mówimy, czy według was, gdzie leży problem? No bo jeżeli jest, ktoś mi wytłumaczy, jeżeli ja pójdę do lekarza i lekarz mi wytłumaczy, żeby ksiądz nie jadł tego, bo to księdzu nie służy, prawda? No to ja nie będę tego jadł. Czy to jest kwestia tego, że my nie potrafimy tego wyjaśniać? Jak się wam wydaje? Może nie widzą takiego świadectwa, które my dajemy im właśnie w sprawach postu. Czy kwestia też pewnie i domu, nie? Rodziny jakoś tam tego, że jak się w domu nie pości, się ktoś nie ogranicza w tym wszystkim. No ale słuchajcie, to dobra, no to post. To jak ja będę się ograniczał, to co to mi to da? Poza tym, że się umęczę i morduję. A co to da Panu Bogu? Bo często taki słyszę zarzut. Augustyn, jak to mi się wydaje? Jak ktoś ci powie, no tam mówi, że a co to Panu Bogu da, to że ja nie będę jadł na przykład, nie wiem, mięsa w piątek, co to Panu Bogu da? Jak ty byś taki zarzut tutaj odparł, czy odpowiedział na coś takiego? No czasem trzeba się wyrzec tego, co doczesne, żeby zwrócić uwagę ku Bogu. No właśnie, no rzeczywiście, masz rację, bo przecież nawet przenosząc nie na grunt ludzi, których się kocha, nie? Poznajesz chłopaka, zakochujesz się w nim, albo już poznałaś się, zakochałaś i teraz kwestia tego, no jesteś w stanie się wyrzec dla niego, nie? Czegoś z siebie, czyli kwestia też uczucia, jakiejś wiary, która jest połączona z miłością, tak? Jak wam się wydaje? Michał? No myślę, że to... Jakie ty masz podejście? Czy ty masz podejście takie bardziej top do postu w znaczeniu takim, no bo to nie jest impreza w charakterze top dzisiejszego myślenia, nie? To, co my to tutaj robimy, czyli przy czym siedzimy. Jakie ty masz podejście osobiście do postu? Osobiście to... Ja w domu byłem uczony od właściwie najmłodszych lat, że na przykład w piątki ogranicza się słodycze, nie napycha się mięsem, bo... W Wielkim Poście też jakieś unikanie tam, tych przyjemności. I myślę, że właśnie najważniejsze to jest wychowanie. W podejściu do postu najważniejsze jest wychowanie. Jeżeli ktoś od domu jest nauczony, że... Formacja, nie? Jeżeli ktoś z domu nie jest nauczony, że post jest ważny, że upiększa duszę, to... Będzie mu trudno dostrzec moc tego postu. A posłuchajcie, ja się spotykam, ksiądz Marcin, pewnie też w tym, że wiele osób ma problem z tym, jakie sobie postanowienie wielkopostne wybrać za najbardziej odpowiednie. Natalia, jakie ty byś kryterium, może twoje osobiste, ale też jako poradę komuś, gdybym ja przyszedł do ciebie i zapytał, słuchaj, no nie wiem, jakie będzie najbardziej odpowiednie moje postanowienie wielkopostem, bo to też się łączy z postem, nie? Postanawiam sobie coś. To z czego najlepiej rezygnować? Czy... Szczerze? Tylko. No to moim zdaniem tak, nie powiem, jakie mam postanowienie, ale jeżeli rezygnuję, to naprawdę z jakichś takich przyjemności, z czegoś takiego, jakby to powiedzieć, może czegoś, co bardzo lubię i tak dalej robić. Coś, co jest moją taką jakby pasją. I to właśnie przez cały ten czas tego postu starałam się ograniczać. No właśnie, i to jest bardzo mądre, to też mi się wydaje, bo rozmawiałem kiedyś całkiem niedawno z kimś, kto się pytałem na temat tego właśnie, jakie jest jego podejście do postu i powiedział mi takie powiedzenie, to, które znamy zresztą wszyscy, przez żołądek do serca. Nie? Zobaczcie, że często my jak chcemy, szczególnie dziewczyna, u chłopaka, chłopaku, dziewczyny, jak chce zdobyć jakąś taką drogę do serca, to się mówi przez żołądek.